Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem zgromadzonymi przed telewizorami obejrzymy wspólnie. Dzisiejsze spotkanie obejrzą z Państwem i skomentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą Ekstraklasą. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Widzimy teraz skład, w którym wybiegnie na boisko Wisła Kraków. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydłami. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Wielu kibiców do dziś wspomina piękną przygodę Wisły Henryka Kasperczaka. To był sezon 2002-2003. Mistrzowie Polski, zdobywcy Krajowego Pucharu, otarli się wtedy o ćwierćfinał Pucharu UEFA. Piękne czasy. Ależ to była paka. Żurawski, Kosowski, Frankowski, Szymkowiak, Baszczyński, Kuźba, Ucze. Ta ekipa była w stanie rozbić pełną gwiazd Parmę, Szalkę i rzucić wyzwanie rzymskiemu Lazio. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Dobre ustawienie w defensywie to połowa sukcesu. Znowu są przy piłce. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Głęboka ta centra z narożnika. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie z rożnego. No i po akcji. Mamy sygnalizację spalonego. Przedwcześnie wybiegł za linię obrony i dał się złapać na spalonym. Nadgorliwość bywa szkodliwa. Ależ technika znakomicie opanowuje tę piłkę. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Obronił, ale piłka w grze. Bramka, proszę Państwa! Nie był to pokaz najwyższych umiejętności bramkarza. Spójrzmy jeszcze raz na tę bramkę. Jestem pewien, że trener też ją sobie po meczu obejrzy. Bramkarz nie zachował się tutaj dobrze. Wypluł piłkę wprost pod nogi rywala. Na tym poziomie to się nie mogło skończyć dobrze. No to mamy 1-0. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Wyszedł sam na sam. Uwaga! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę. Uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę.
Głęboko w pole karne zagrywa. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka, mogą grać swoje. No nie, tak nie można podawać. Wiślacy dostrzegli miejsce i atakują teraz flanką. A teraz będzie dobra okazja. Ależ to była okazja. Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. I piłka wychodzi na aut bramkowy. Podanie przerywa Maciej Sadlok. Wiślacy źle notują stratę. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja. Bardzo niewiele tutaj zabrakło. Za mocne to podanie. Szukają wyrównującego trafienia, ale bez zbędnych nerwów. Spokojnie rozgrywają piłkę. A nie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Słyszymy, ile kibice oczekują po tym rożnym. Nic dziwnego, piłkarze już dawno nie mieli lepszej okazji na wyrównanie. Z rożnego w okolice jedenastki. Piłka za boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Miejscowa drużyna zdominowała posiadanie piłki. Goście z rzadka mogą ją powąchać. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na niekorzyść, ale to przecież nie za takie rzeczy dostaje się punkty w ostatecznym rozrachunku. Ważna jest statystyka bramkowa, a pod tym względem to oni akurat prowadzą i mogą kontynuować swój sposób gry. Mija obronę tym podaniem. Dochodzi do piłki, jest groźnie. Ależ to zblokował. Odbita piłka, nie ma bramki. Jest potwierdzenie. Tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Znakomite, prostopadłe podanie. I broni bramkarz! Coś niebywałego! Wszyscy sądzili, że będzie gola jednak! Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do... Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu.
Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Dużo dobrego można powiedzieć o jego występie w pierwszej połowie. Naprawdę. Ale musimy na chwilę przerwać. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Niby proste zagranie, a traci i musi uważać. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Atak na rywala i odbiór piłki. Ma sporo miejsca w bocznej strefie boiska. Uwaga, posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Stracili teraz piłkę. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Za chwilę wznowią z autu. Czeka nas teraz zmiana. Wiśle. Może spokojnie dośrodkować. Oj, strata piłki. Będzie okazja. Ale strzał zablokowany. Mamy rzut rożny dla Wisły. To dobra okazja na zdobycie wyrównującej bramki. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Rzuca w okolice 11 metra. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Tak jest! Wiślacy pakują piłkę do siatki. Nie czekali na ostatnie minuty, a to oznacza, że znowu mamy remis. Fatalny błąd. Jak już chcemy wykopywać, to róbmy to skutecznie, a nie tak. Oddawanie piłki drużynie przeciwnej w tak niebezpiecznym miejscu zwykle kończy się nieszczęściem. I tu mamy tego przykład. Myślę, że w szatni będzie sporo do powiedzenia o tej sytuacji. Mamy wynik remisowy. 1-1. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Jeśli dobrze wykonają ten rzut rożny, będzie szansa objąć prowadzenie. Daleka piłka z rogu. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Teraz okazja. Są koledzy. Można wyprowadzić kontrę. Brown Forbes. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Wybija bramkarz, ale piłka nadal w grze. Nieudany strzał z ostrego kąta i chyba trzeba powiedzieć, że można było tu poszukać innego rozwiązania. Może wycofać piłkę, podać do kogoś, bo nawet gdyby piłka poleciała w światło bramki, to coś takiego łatwo obronić.
Mateusz Matras. Matras. Popatrzmy, zbliżamy się do końca. Wynik wciąż otwarty. Nie może chybić. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera. Biała Gwiazda goni wynik, ale czy sobie z tym poradzi? Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Wiślacy idą z ostatnim atakiem. Jeśli nie chcą tutaj przegrać, muszą zakończyć to bramką. Czy zdoła strzelić? Proszę Państwa, bardzo szybko drużyna podwaja prowadzenie. To już solidna przewaga. Teraz możemy jeszcze raz przyjrzeć się ostatniej fazie tej akcji bramkowej. No właśnie, to była dwójkowa akcja i można było sobie wybrać, kto umieści piłkę w siatce. Bramkarz bezradny słowem, to musiał być gol. Mamy więc 3-1. Udane wejście, akcja przerwana. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła 3 punkty na obcym terenie.